Jak każdy majsterkowicz, pracując w naszych mieszkaniach, mając do wykonania różne czynności, często zastanawiamy się, w jaki sposób coś zrobić, żeby było dobrze. Ciężko czasami znaleźć gdzieś tam jakąś informację, bądź ta informacja dociera do nas w jakiś taki niejednoznaczny sposób, dlatego postanowiłem nakręcić ten odcinek. A będzie on dotyczył, jak prawidłowo wywiercić otwór pod puszkę do zawiasu puszkowego, oraz jak te zawiasy prawidłowo zamontować, żeby nie było problemu. Dobry wieczór wszystkim, więc zaczynamy. Tutaj mam przykładowy kawałek deski. Jest to prawdziwe drewno. Deska jest z frontu. Robiłem ostatnio docinkę koleżance właśnie takiego frontu, bo mam meblościankę. Nie, przepraszam, to jest z kuchni. Front kuchenny i ja Wam tutaj pokażę, w jaki sposób, co i jak. Lecimy bez zbędnego gadania. Będzie nam potrzebne wiertło Forstnera. Jest to coś takiego. Można to kupić w każdym markecie budowlanym, jak i w spożywczych. Możecie zajrzeć na link u góry. Były gdzieś tam takie wiertła z Lidla, które okazały się totalną porażką. Ale do rzeczy. W jakiej odległości, bo bardzo dużo ludzi się pyta, w jakiej odległości od krawędzi trzeba tutaj wywiercić nasz otwór. Mianowicie jest to 5 mm od krawędzi. Ja już sobie tutaj zaznaczyłem, żeby to wszystko nie trwało za długo, więc ładujemy wiertełko. Tu jest akuratnie wiertło 26 mm, ze względu na to, że tutaj mam, zostały mi w tej chwili tylko takie mniejsze zawiasy puszkowe i na tych zawiasach się skupimy. Ale również pod standardowe zawiasy, które mają większą puszkę, trzeba się zaopatrzyć w wiertło o średnicy 35 mm. Także, co trzeba zrobić? Jeżeli sobie zaznaczymy tutaj od krawędzi 5 mm i tutaj 5 mm, wiertło ma boczne ostrza i na tych bocznych ostrzach musimy oprzeć się tutaj na tej naszej linii. Jeżeli już znaleźliśmy sobie ten nasz punkt tych 5 mm od krawędzi frontu, przystępujemy do wiercenia. Ale zanim zaczniemy wiercić, musielibyśmy jeszcze znać grubość samej puszki. Jeżeli front ma standardowe 18 mm, to w tym momencie, bo cały czas mówimy o frontach 18 mm, to w tym momencie, jeżeli wywiercimy na pełną głębokość, zobaczcie, to jest pełna głębokość i wystarczy, że na tą głębokość wywiercimy sobie otwór. Musimy wziąć jeszcze pod uwagę tutaj punkt prowadzący, tak zwany nakiełek. Jeżeli wywiercimy do tej krawędzi tutaj wiertła, mamy 100% pewność, że nie przebijemy się przez front na drugą stronę. Także bez pitolenia, ja mam tutaj już przed chwileczką napunktowane, bierzemy się za wiercenie. Możemy sobie skontrolować, czy puszka nam ładnie wchodzi. Wchodzi, więc jest ok. Dobra, pierwsze mamy wywiercone. Teraz wywiercę drugi otwór. Drugi otwór wywiercony, ale ja sobie pozwoliłem tutaj przygotować trzeci otwór, który będę chciał Wam zobrazować, co się stanie, jeżeli wywiercimy sobie ten otwór dalej niż te 5 mm. Tu mam 8 mm ustawione, także mamy nawiercone i nic nam nie wyszło na drugą stronę. Front jest czyściutki i idealny. Puszka pasuje do otworu
perfekcyjnie. Mam nadzieję, że to wszystko będzie widać, jak i jeden, tak i drugi. Także tutaj z tym nie ma problemu. A ten trzeci, on do puszki też pasuje, tylko że będzie miał problem z otwieraniem. I teraz Wam pokażę, no, bez przykręcania zawiasu. Mam nadzieję, że widać, bo kurde, naprawdę nie widzę tego w telefonie. Zawias otwieram i on się nam bez problemu tutaj otwiera. Zostaje nam, o, tak będzie widać, zostaje nam taka przestrzeń i teraz przy otwieraniu on nigdzie o żadną krawędź nam nie będzie haczył. Jeżeli wywiercicie dalej niż 5 mm, to wkładając zawias do otworu, zobaczcie, co się dzieje. On nam tutaj haczy i jeżeli to będzie front z jakiegoś laminatu, to w bardzo szybkim tempie zniszczy się krawędź i będzie do bani. On nawet się nie chce... O! Nie otworzy mi się do końca. W ten sposób. Ok. Lecimy dalej. Wkładamy jeden zawias, wkładamy drugi zawias i będzie nam potrzebne coś naprawdę prostego. Telefon mi się wyłączył. Najlepsza będzie poziomica. Przykładamy poziomicę do jednego i do drugiego zawiasu. I te zawiasy, one nam się z automatu same wyprostują. One się właśnie same wyprostowały. Zobaczcie. Przekrzywiam jeden i drugi zawias. Może przestawię kamerę, będzie lepiej widać. O. Tak. Ostrość poproszę, panie operator. Jest pięknie. Mamy wykrzywione zawiasy. Front jest. I teraz. Cyk. Jeden i drugi zawias się wyprostował. Jest już na swoim miejscu. Bierzemy wkrętarkę. Znajdujemy sobie środek otworu. Nie dokręcamy do końca. O, teraz dokręcamy do końca. Mamy dokręcony. I z drugim zawiasem robimy identycznie to samo, moi kochani. Środeczek. Jeden. I widzicie, on mi się teraz troszkę przesunął. Może to będzie widać gdzieś na aparacie. I ja sobie teraz, o, dosunę go do poziomicy. Tu mam wszystko ustawione. Wkręcik. I zawiasy mam zamontowane. Wszystko się ładnie otwiera. Bez żadnych problemów. I można przykręcić do korpusa szafki. O, przekręcę ten jeden zawias tutaj do tej 8 mm wersji otworu. Tutaj bez ustawiania, bo w zasadzie tutaj nie muszę tego ustawiać. Tutaj chodzi o zobrazowanie, co się będzie działo. O, jeżeli za daleko nawiercimy ten otwór. Tak. Jeszcze nagrywa to dobrze. I teraz zobaczcie. Przypominam, tutaj mamy pierwszy zawias. Odstęp od krawędzi do brzegu otworu mamy 5 mm. Zawias się otwarł idealnie.
A teraz drugi zawias jest na odległości 5 mm. Tutaj możecie sobie nawet zobaczyć, jaka jest szczelina. A tutaj tej szczeliny już nie ma. I co się dzieje z zawiasem? Nie da rady. Co ja mogę więcej powiedzieć? Nic więcej. Jeżeli szukacie takiego materiału, to taki szybki lifehack. Mogę wam pokazać, dlaczego nie. Właśnie byłem na etapie robienia frontów dla znajomej, która jakieś tam meble sobie zmieniała ustawienia i potrzebowała. I tak mi się przypomniało, że gdzieś nie widzę nigdzie takich informacji naprawdę potrzebnych dla początkujących majsterkowiczów, bo wy doświadczeni majsterkowicze, wy to bardzo dobrze wiecie, ale zobaczcie, że nie trzeba tego robić nawet tak na dobrą sprawę z wiertarki stołowej bądź jakimiś przyrządami z ręki. To są otwory zrobione z ręki. Czy im coś brakuje? Kompletnie nie. Także ja zachęcam do majsterkowania, zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji. Pamiętajcie o dzwoneczku. Komentujcie, lajkujcie, bawcie się dobrze i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdro, ciao, nara! Trzymajcie się!